Jesteśmy w studiu Ostatnia Stacja Gospodarka. W naszym studiu Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. No co, dzisiaj mamy dzień czy poranek pod znakiem Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. To i w ekonomii ten temat niech będzie tematem wiodącym. Pana zdaniem ten spór polityczny, tak mówię o polityce Prawa i Sprawiedliwości, między Warszawą a Brukselą ma też swoje podłoże ekonomiczne. Można się w tym sporze doszukiwać jakichś elementów czysto finansowych, czysto ekonomicznych? Ale dlaczego miałby być tylko nasz spór? Bo przecież spór się toczy też pomiędzy innymi krajami. Niedawno przecież w Niemczech ich Trybunał orzekł, że pewne kompetencje Trybunał Europejski przypisuje sobie bezprawnie. Także stąd nie mamy sytuacji tylko, że to Polska jest tutaj, czy obecnie sprawująca władzę partia w konflikcie z tak zwaną Brukselą. Zauważmy, że już wcześniej, kiedy Polska uzyskiwała w wielu obszarach przewagę konkurencyjną właśnie w obszarze gospodarczym, kiedy nasz przemysł transportowy stał się przemysłem transportowym numer jeden w Unii Europejskiej, to inne kraje, zauważając, że ich firmy nie są w stanie sobie poradzić z polską konkurencją, użyły właśnie swojej przewagi politycznej w Unii Europejskiej, a w zasadzie w biurokracji, którą kontrolują, do tego, aby przeforsować chociażby tak zwaną dyrektywę o mobilności i w ten sposób ograniczyć, a tak docelowo wyeliminować polską konkurencję. Polska w ostatnich latach, oczywiście bez zasług polskich rządów, co warto podkreślić, to rządy nie miały z tym nic wspólnego, stała się takim zapleczem logistycznym, zapleczem dostawczym, wytwórczym dla innych krajów Unii Europejskiej i ta nasza rola cały czas rosła. Tylko w pewnym momencie jednak państwa czy rządy tamtych państw stwierdziły, że polscy przedsiębiorcy uzyskują tak duże przewagi, że można to tylko już nie jedną dyrektywą zatrzymać, tylko właśnie innymi instrumentami i chociażby przyspieszając realizację tak zwanego pakietu o Zielonym Ładzie. W Potrójnym Espresso w wcześniej naszym programie był chociażby pan poseł Paweł Krutul z Nowej Lewicy, tak jak twierdzi, jest przedsiębiorcą i mówi, że przedsiębiorcy czekają na pieniądze z Unii Europejskiej i że w zasadzie bez tych pieniędzy sobie nie poradzą, że rząd powinien zrobić wszystko, aby pieniądze z Funduszu Odbudowy popłynęły do Polski jak najszybciej, w jak największym strumieniu. Tak działa gospodarka? To zadziwiające, że przedsiębiorca może mówić, że jego przyszłość jest związana wyłącznie z dotacjami. Oczywiście jest gatunek przedsiębiorców, którzy funkcjonują w oparciu o dotacje, ale większość polskich przedsiębiorców funkcjonuje na normalnym rynku, gdzie trzeba po prostu mieć towar i usługę, którą ktoś inny kupi za uczciwe pieniądze, a nie za dotacje. I jak popatrzymy na historycznie już na wpływ tak zwanych dotacji środków unijnych na przykład przemianę gospodarki hiszpańskiej, to Hiszpanie zrobili taką analizę po latach i okazało się, że środki tak zwane europejskie miały bardzo symboliczny, ograniczony wpływ na to, co się stało w Hiszpanii, bo głównie zmiana prawa, zmiana rozwiązań systemowych spowodowała, że Hiszpania zaczęła się szybciej rozwijać. Tak samo było w Irlandii. Te pieniądze, jak popatrzymy w proporcji do tego, co mają polscy przedsiębiorcy dzisiaj na kontach, to się okaże, że te pieniądze tak zwane unijne no nie mogą odegrać zasadniczej roli, a poza tym w ramach bardzo złych procedur, źle postawionych celów, te pieniądze wsiąkną jak woda w piasek pustyni. Po nich nie zostanie ślad. A jeżeli zostanie ślad, to tylko taki, jaki dzisiaj widzimy, czy w Polsce, czy w innych krajach, kiedy pobudowano ileś obiektów za pieniądze Unii Europejskiej i nie można ich później w stanie utrzymać, bo nie spełniają, już nie są do niczego potrzebne, ale koszty po takich inwestycjach cały czas są ponoszone.
To jeszcze jest pytanie, jeżeli idzie o ekonomię, na ile jest tak, że Polsce w pewnym momencie przestanie się opłacać być częścią Unii Europejskiej? Kiedy te kraje Europy Zachodniej, czy mówiąc dokładniej północno-zachodniej, będą na tyle wobec Polski opresyjne, na tyle będą chciały wyłączać polskich przedsiębiorców, czy wypychać z rynku, że nagle stwierdzimy, obecność w tego typu Unii Europejskiej, w tego typu obszarze gospodarczym nam się nie opłaca? Ale te praktyki mają miejsce cały czas, jest to tylko kwestia natężenia. No właśnie, kiedy to natężenie będzie już... Nie pamiętamy już, jak właśnie, mimo że Polska była w Unii Europejskiej, innymi właśnie przepisami filosanitarnymi blokowano eksport polskiej żywności, wymyślano różne przeszkody, jak dzisiaj we Francji na przykład Polak nie może zostać prezesem własnej firmy, którą kupił we Francji, bo związki zawodowe od razu protestowały i nie chcą, aby mimo, że firma jest 100% własnością Polaka, jakikolwiek Polak był prezesem takiej firmy. Mamy cały czas kwestie właśnie mimo wspólnego rynku, w tych wszystkich deklaracji, które tak bez zrozumienia powtarzają politycy. Mamy do czynienia z daleko idącą dyskryminacją takich właśnie państw i przedsiębiorców, którzy pochodzą z Polski. I kiedy byliśmy bardzo wygodnym zapleczem do montowni, kiedy mieliśmy status montowni, to jakby nie było problemu. Natomiast kiedy właśnie takie państwa jak Polska uzyskiwały coraz więcej przewag konkurencyjnych, pojawiły się właśnie zwiększyło się natężenie tych wszystkich działań, które mają jakby zapobiec uczciwemu konkurowaniu przez polskich przedsiębiorców na wspólnym rynku. To jest odpowiedź o nasz interes narodowy, zdefiniowanie polskiej racji stanu, która nie jest specjalnie tutaj przez polityków podnoszona. Nie można stawiać znaku równości między interesem biurokracji unijnej a interesem Polski, bo jak widać w wielu wypadkach te rzeczy, te obszary się kompletnie wykluczają. I tak jak w przypadku nawet takich małych państw jak Holandia czy Dania, tam jednak o tym się nie podnosi, ale rządy kilka razy postawiły weto działaniom Brukseli i okazało się, że to weto jest przez te kraje skuteczne. Mamy jeszcze chwilkę, to całego tematu nie wyczerpiemy, ale możemy rozpocząć szeroką dyskusję na tym, co dla gospodarki oznacza ją najnowsze propozycje Komisji Europejskiej, czyli Zielony Ład. On będzie pewnie ewoluował, będzie się zmieniał, będzie dyskutowany, ale kierunkowe założenia znamy, zapisane na 3000 stron. Co to jest ten nowy ład, jak on się odbije na gospodarce? Ten zielony ład, jak on się odbije na gospodarce? To wymagałoby naprawdę uczciwej analizy po stronie instytucji należących do rządu, a na razie takiej analizy nie sporządziły. Po fragmentach, które można przeczytać ze zrozumieniem, wynikałoby na to, że ten ład uderzy przede wszystkim takie kraje, które są na drodze do uprzemysłowienia, jak Polska, i oznacza de facto odprzemysłowienie naszego kraju. I to ale to jest uderzone w nasz region Europy, czy to uderzy, to zuboży wszystkich Europejczyków, a nas w... Jest to kwestia kolejności, bo ile prędzej czy później, oczywiście konsekwencje tak daleko restrykcyjnej polityki związanej z emisją gazów cieplarnianych, które została tam postawiona, uderzą przede wszystkim właśnie w pierwszej kolejności w kraje, które najpóźniej wstąpiły do Unii Europejskiej. Jakie będą konsekwencje? To jest tak, że Unia Europejska, że nasz region stanie się znacznie uboższy, to my jako pracownicy, jako przedsiębiorcy, jako konsumenci zapłacimy za politykę europejską? No, nikt inny nie może zapłacić, to po pierwsze, tylko jest to kwestia... Mówimy o tężeniu, to mogą być wielkie korporacje, Już kilka lat temu, kiedy zmieniano limity CO2, koszty tych właśnie przyznawanych limitów. Nagle okazało się, że różne inwestycje, które miały mieć miejsce w Polsce, inwestycje przemysłowe, po przekalkulowaniu właśnie już
po kolejnych zmianach i właśnie też po kolejnych przyspieszeniach, bo te przyspieszenia miały miejsce też wcześniej, związane właśnie z polityką, tak zwaną polityką klimatyczną, no spowodowały, że ileś fabryk w Polsce jednak nie powstało i powstało po sąsiedzku, czyli na Ukrainie i jeszcze dalej. Tego typu rzeczy, tego typu polityka oznacza przyspieszenie tempa z jednej strony właśnie Zielonego Ładu, ale z drugiej strony tempa w przypadku Polski deindustrializacji, czyli odprzemysłowienia, czyli będzie mniej polskiego przemysłu, mniej fabryk, mniej miejsc pracy, a wcale to nie oznacza, że te miejsca pracy, tak jak się mówi, powstaną w gospodarce typu Zielonego Ładu. Poza tym kwestia kosztów tego właśnie nowego ładu, który nam się proponuje. To teraz pytanie, co powinien zrobić polski rząd. Polski rząd powinien powiedzieć, wychodzimy z takiej propozycji, będziemy ją kontestować, będziemy ją blokować. To jest propozycja, która jest dla polskich władz no, zabójcza i musimy ją ze wszech miar blokować. Do tej pory w Polsce nie było uczciwej analizy i bilansu zarówno wejścia do Unii Europejskiej, jak i jego obecności. Estończycy zrobili taki bilans przed wejściem do Unii Europejskiej i stwierdzili, że po wejściu do Unii Europejskiej jednak stracą, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo Estonia przed wejściem do Unii Europejskiej była strefą praktycznie wolnego handlu. Ale stwierdzili, że tą cenę są gotowi zapłacić ze względu na zwiększone bezpieczeństwo państwa i zagrożenie ze strony Rosji. To była świadoma decyzja i świadoma jakby ocena zysków i strat. Gdzie są takie dzisiaj dokumenty, zwłaszcza o statusie rządowych, które by mówiły o zyskach i stratach w perspektywie 5, 10 czy 20 lat dla rozwoju naszego kraju. Jeżeli rząd sobie stawia za cel doścignięcie krajów Europy, z starej Europy, tak zwanego Zachodu, to przy realizacji właśnie polityki Zielonego Ładu będzie to trwale już niemożliwe. I tu mamy może clue uszyte, dlaczego powstaje taka a nie inna polityka klimatyczna Unii Europejskiej, tak, żeby peryferia były peryferiami, a centra utrzymały, przynajmniej w Unii Europejskiej, swoją rolę centrum. Andrzej Sadowski był gościem Telewizji Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Patrzę na moją kartkę. Koniec, 9:21. Patrzę na zegarek, 9:22. Kończymy. To był poranek z Telewizją Republika. Jutro zapraszam w imieniu Aleksandra Wyżyńskiego, a Państwu życzę miłego i owocnego dnia. Do zobaczenia.